trzy zdania na temat naszego sprzętu i przejdziemy do praktycznego. Praktycznie, tak jest. Panie kapralu, potocznie KEP 900 w rozwinięciu kotorowa elektronia polowa składa się z czterech modułów. Te moduły są spinane, co daje nam moc 900 kW. Każdy moduł jest wyposażony w system hydrauliczny, dzięki temu jest mobilny samochodem, który jest samozaładowczy. Także w każdym momencie każdy moduł możemy przewieźć. Ilość modułów w całej elektrowni stanowi liczbę 6, obsługa minimum 4 osoby. Dziękuję. Porucznik Krzysztof Binkiewicz, oficer 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w brygadzie. W dniu dzisiejszym przy współpracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz PGE oddział Busko-Zdrój zostało przeprowadzone ćwiczenie pod kryptonimem Pomocna Energia 23. Ma to na celu usprawnić współdziałanie w sytuacji kryzysowej pomiędzy siłami zbrojnymi RP a samorządem terytorialnym. Chcemy, aby to ćwiczenie przeprowadzone dzisiaj dało możliwość sprawdzenia, czy nasze wewnętrzne systemy oraz zewnętrzna elektrownia, czyli agregat prądotwórczy, będą współdziałały po to, aby ewentualnie w przyszłości zabezpieczyć ten urząd w przypadku braku energii. Takie sytuacje coraz częściej się zdarzają. Mamy gwałtowne burze, wichury, huragany. W związku z tym chcemy przetrenować sytuację taką nadzwyczajną, kryzysową, aby w przyszłości być przygotowanym na tego typu zdarzenia. Ewa Wiatr, koordynator do spraw komunikacji PGE Dystrybucja. PGE Dystrybucja jest spółką odpowiedzialną społecznie, dlatego mamy podpisane porozumienia z wszystkimi praktycznie brygadami działającymi na terenie naszej spółki, brygadami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia takie jak to dzisiejsze to jest pokłosie tych porozumień. Robimy wszystko, żeby razem z terytorialsami móc wspierać lokalne społeczności, a podłączenie agregatów, podłączenie KEP-ów jest wsparciem lokalnych władz w czasie sytuacji jakiejkolwiek kryzysowej. Przećwiczenie procedur pozwoli nam w sytuacji kryzysowej móc podjąć sprawne działanie, tak by wszystkie procedury były wyćwiczone i żebyśmy wiedzieli doskonale, w którym momencie i gdzie mamy się pojawić. Ja chcę na koniec podziękować serdecznie 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej za owocną współpracę, tak jak dotychczas we wszelkiego rodzaju zdarzeniach, jakie wystąpiły na terenie powiatu buskiego.